nauczania online został wypuszczony z butelki i już nie wróci do środka. Atuty nauczania zdalnego są takie, że znika podział pomiędzy kanapą w domu a salą wykładową. Jeszcze kilka lat temu nikt nie wyobrażał sobie, że będzie mógł uczyć się na łące, w lesie czy u teściów na działce. Wykładam wiele przedmiotów od zarządzania marką, zarządzania marketingowego i techniki sprzedaży osobistej, po zarządzanie zespołem, przedsiębiorczość, negocjacje czy etykę zawodową i społeczną odpowiedzialność biznesu. Brak bezpośredniego kontaktu, brak możliwości zobaczenia mimiki twarzy i mowy ciała studentów podczas nauczania zdalnego wymagają dużo więcej energii ze strony wykładowcy. W sytuacji, gdy nie można popatrzeć sobie w oczy, bardzo ważna jest aktywna komunikacja ze strony studentów. Dlatego, kiedy moi studenci włączają kamerki i są aktywni, atmosfera od razu staje się bardziej sympatyczna. Czasami zastanawiam się, jak nauczanie zdalne mogłoby wyglądać w przyszłości. Wyobraź sobie, że nie było Cię na zajęciach, a potem w domu oglądasz na ścianie wszystkie wykłady wygłoszone podczas Twojej nieobecności. Pojawiają się też przed Tobą wirtualne postacie, hologramy wykładowców, którzy odpowiadają na każde Twoje pytanie. Myślę, że tak w przyszłości mogłyby wyglądać idealne zajęcia zdalne.